Widzowie, Gniazdo Nostalgii to jest kanał, który wy chyba pokochaliście finalnie, tak mi się wydaje. Naprawdę, to już jest taka sytuacja. Wy przeszliście z nielubienia do pokochania. 6 godzin temu wyrzucone. Oglądamy. Gniazdo Nostalgii. Casual przychodzi Dark Souls 3 Challenge od Kiszaka. Jedyne na dwa. Let's go. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Muze. Serdecznie, jeśli chodzi o zasady, które funkcjonują w ramach challenge'u, nie ulegają one zmianie, ale mamy jeden. Kto wiesz czego muzyka? Wojman, Essa, wygrana. Chłopie, muzyka z Fable'a. Ten bonusik. Póki co będę grać bez pancerza. Oczywiście jeśli to się zmieni, to was o tym powiadomię. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, znajdują się one w opisie. Pierwszy dzień, w którym znajdują się one w opisie. 1 godzina 13 minut. Dobra, to pierwszy dzień, w którym Wiecie, co mnie najbardziej ciekawi? Co on powie o pierwszym bossie? Bo on mówił, że te bossy chyba z DSA 1 mają mało ataków. A tutaj pierwszy boss już jest bardzo agresywny, nie? Grałem w Dark Souls 3, był dla mnie wielką ekscytacją. Głównie dlatego, że poprzednia gra, w którą grałem, to był pierdolony Alex, więc chciałem, żeby to się skończyło jak najszybciej. Ale myślę też, że nie mogłem się doczekać, żeby dostrzec te wszystkie zmiany, które zaszły między częścią a częścią. I pierwsza z tych zmian jest notabene widoczna na pierwszy rzut oka. Mianowicie mowa tutaj o stronie graficznej tego tytułu. I szczerze mówiąc, jest to niesamowite, że przez tylko kilka lat jesteśmy w stanie zaobserwować aż taki skok graficzny. Ale przejdźmy już do rozgrywki. Oczywiście na samym początku musimy stworzyć swoją postać. Z tego co zauważyłem w Dark Souls 1, wybór klasy postaci nie jest aż tak mocno definiujący rozgrywkę i wybór samego blessingu też jakoś wielkiego wpływu nie ma. Ale jeśli chodzi o moje wybory, to przedstawiają się one następująco. Klasa postaci to ekshibicjonista, a jeśli chodzi o blessing, który wybrałem, to ten ring, który zwiększa nam HP-ki. Sam poziom tutorialowy nie był dla mnie jakoś bardzo wymagający. Tych podstawowych przeciwników raczej pokonywałem bez problemu. Ale w pewnym momencie... Dobra, nie ma ten. Nie ma ostrzy najmity, także nie trafił na najlepszą broń w grze. I gra deprived'em, czyli nie ma, ma jedynie pały, nie? Natrafiłem na wiadomość od twórców, że mam zawrócić. Oczywiście z początku poszedłem za tą sugestią, myśląc, że aktywowałem jakąś pułapkę, którą zobaczę dopiero za parę sekund. Pobiegłem do tyłu, samej pułapki nie usłyszałem, nie dostrzegłem, więc wróciłem się i poszedłem do przodu. Jeden sprawdził. Tam po prostu czekał na mnie przeciwnik, więc oczywiście, że podjąłem to wyzwanie. I myślę, że już ten potwór nauczył mnie sporej ilości rzeczy. Zginąłem na nim parę razy, ale nauka jest bezcenna, więc jestem w stanie iść na ten deal. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegłem, jest to, że po pewnej ilości damage'u jestem w stanie stwora ogłuszyć i wycofuje się on. Dopiero po którymś tam podejściu zacząłem wykorzystywać ten stagger do zadawania obrażeń krytycznych, ale dzięki temu pojawiły się już tutaj pytania, czy wszystkie stwory będą mieć w ten sposób, no bo jeśli ta mechanika faktycznie funkcjonuje też na... W DS-ie 3 to w ogóle multum mobów humanoidalnych się poizbreakuje netherlując w nie, nie? W bossach i sidebossach to jest ona niezwykle wartościowa. Kolejnym wnioskiem, do którego doszedłem, jest to, że tarcza najzwyczajniej w świecie się mi tutaj nie przyda. Przede wszystkim moje role są zbyt OP, żeby używać tarczy, a damage, dobrze mówi, jestem w stanie sobie zwiększyć, tylko mając broń oburącz, jest po prostu też bardzo korzystny. I tak jeszcze dodatkowo na sam koniec, rzecz najważniejsza, która się rzuca też w zasadzie na pierwszy rzut oka, to jest to, jak szybka jest walka w porównaniu do DSA 1. I to jest zmiana, która... A wiesz, Eden, może dokładnie jak działa Poise Break w DS 3? Bo pewnie działa tak samo jak w jedynce, no bo jak też widzowie nie wie, no to ta mechanika tego breakowania i tych staggerów działa w taki sposób, że zarówno ty, jak i przeciwnicy macie poisa. I ten poise jest liczbą dodatkową i jest totalnie oddzielona od armora, no ale no im cięższy armor, tym teoretycznie będzie miał więcej poiza. I to jest wypisane w statystykach. I w momencie, jeżeli w interwałach nie mniejszych niż 5 sekund zadasz poise damage, który jest zupełnie różny od damage'a zadawanego broni twojej, przeciwnikowi na tyle dużo tych obrażeń, by przekroczyć jego poiza, to zrobisz mu poise breaka. I tak, dokładnie tak to samo działa z waszym armorem. Więc jeżeli przeciwnik ma 100 poiza i ten interwał się resekuje co 5 sekund, więc jeżeli przeciwnik ma 100 poiza, ty mu zadasz 99, przez następne 5 sekund mu nie zadasz żadnych obrażeń i potem mu znowu zadasz 99, to ty mu nie zrobisz poise breaka. Ale jeżeli przeciwnik ma tego poiza
100 i ty mu zadasz 300 obrażeń, to mu insta zrobisz Poise Breaka, prawda? Tylko najważniejsze jest to, że trzeba cały czas utrzymać interwał zadawania obrażeń i się liczy ostatni hit. Czyli od ostatniego hita mamy interwał, z którego zaczynamy liczyć czas i dlatego, to jest w ogóle w speedrunach Elden Ringa bardzo widoczne, że w określonych segmentach walk z bossami podtrzymuje się Poise za pomocą rzucanych przedmiotów. Podoba mi się najbardziej, bo przede wszystkim wpływa to, kiedy jesteśmy w stanie zadawać obrażenia. Przez całutkie przejście Dark Souls 1 miałem wrażenie, że czekamy, aż boss się zzipie. Czekamy na ten wielki opening, który jest 2, 3 czy 4 sekundowy, w którym jesteśmy w stanie bez konsekwencji atakować wroga. Oczywiście openingi w trakcie animacji funkcjonowały, ale szczerze mówiąc optymalniej było po prostu poczekać. Tutaj mam wrażenie, że agresywny playstyle jest po prostu mocno premiowany i na to się składa parę dźwięków, chociażby to staggerowanie. Jak mu się to podoba, to jemu by się Giga Bloodborne spodobał, no bo cały Bloodborne już w ogóle na tym bazuje, że masz bardzo agresywny playstyle, który jest premiowany i masz jeszcze Poise Breaki z łamania kończyn, nie? Fora. Ale przede wszystkim ilość openingów w ramach ataków. Tutaj się ma wrażenie, że w ramach tego, jak stwór atakuje, to jest jego największy opening. I właśnie wtedy powinniśmy na niego ruszać, zwłaszcza... Kurwa, chyba później tak nie będzie, nie? Jak tak rozkminiam, już takie bardziej złożone walki pokroju Prince'ów, pokroju Demon Slayer Armora, pokroju, nie wiem, stary nawet Midira, Nameless Kinga, to mam wrażenie, że tam właśnie dodrzesz całą sekwencję i dopiero wtedy robisz atak. A on tutaj mówi, jakby to wyglądało w taki sposób, że podczas ataku w ogóle już strajfujesz bossa i go zaczynasz napierdalać, nie? Zwłaszcza, że właśnie mamy szansę na staggerowanie go. I nastraja mnie to niesamowicie pozytywnie, bo szczerze mówiąc jest to coś, co znam z Monster Huntera. Dostrzegłem oczywiście jakieś takie mniejsze zmianki, jak to, że jesteśmy w stanie kroczyć w momencie, no, tak kiedy bijemy flaska, tak jest. Ale są one raczej kosmetyczne i nie wpływają bardzo na rozgrywkę. Więc też w ramach materiału nie chciałbym poświęcać im dużo czasu. Po paru próbach udało mi się pokonać tego stworka, podnieść bardzo dużo dusz i przejść do następnego ogniska. Oczywiście usiadłem przy nim z chęcią level-upowania. I tutaj... Ej, a SL1 w DS3 to jest deprived, niestety, nie? Właśnie. Nie znalazłem tej opcji. Pojawiło się tyle pytań w mojej głowie. Czy to jest przez to, jaką klasę postaci wybrałem? Czy to jest przez to, że Dark Souls trzyma taką mechanikę, że level-upować... Kurwa, ja nienawidzę mechaniki nielevelowania w ognisku. To jest tak głupie, jak się cieszy, że oni w Elden Ringu wrócili do levelowania w ognisku. No w DS3 co masz więcej dusz? Wytepaj się, przejść przez loading, podejść do... powierniczki ognia, wydaj duszę i wytepaj się znowu przez drugi loading, nie? To jest tak irytujące. Będziemy dopiero w momencie, w którym zostanie ta funkcjonalność po prostu odblokowana. Czy może można level upować tylko przy specyficznych ogniskach? W każdym razie udałem się dalej. W niedalekiej odległości od tego ogniska dostrzegłem coś, co mogłoby być naszym pierwszym bossem. I faktycznie w momencie, w którym podszedłem do tej figury, wyciągnąłem z niej miecz, to się okazało, że to jest walka z bossem. Sama walka uważam, że nie jest niczym specjalnym, ale dobrze pokazuje te podstawowe funkcjonalności Dark Soulsów, które powinniśmy już opanować. I przede wszystkim liczę damage, na nie? to, że ta ewolucja w ramach tej walki pokazuje nam, że właśnie bossy raczej w trakcie walki będą ewoluować. Ale to nie jest wszystko, co dostrzegłem w ramach tej walki. I niestety te dwie rzeczy, które poruszę, raczej mnie irytują. Pierwszą rzeczą jest fakt tego, jak łatwo wykonuje się kopnięcie. I często w trakcie walki, w momencie, w którym chcę napieprzać wroga, to przez przypadek niestety go kopię. Kurwa, trochę beka, bo najczęściej ludzie mają inaczej i mówią, że ciężko się wykonuje kopnięcie, jak chcesz wykonać kopnięcie, tego nie wykonujesz. Zdarza mi się czasami, że w trakcie walki z bossem walniesz kopa, ale to mega, mega rzadko, nie? Zazwyczaj jak w DS-ie, z uwagi na to, że ten delay i te startowe animacje są na tyle długie, to jak chcesz już iść, to ty już od sekundy trzymasz ten przycisk do przodu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, no nie? No bo to nie jest gra, gdzie zaczynasz biec i po prostu biegniesz od razu. Więc mu zero obrażeń. Więc kończysz już poprzednią animację, już trzymasz analog do przodu, no nie? Drugą rzeczą jest to, że w momencie, w którym klikniemy przycisk uniku, w momencie, w którym dostajemy obrażenia, czyli odrobinę za późno, to postać wykonuje... Ale kurwa, jemu się też to chyba bierze z tego, że on jakby wybierał kierunek ataku i chce trzymać do przodu podczas atakowania. Przycisk uniku, w momencie, w którym dostajemy obrażenia, czyli odrobinę za późno, to postać wykonuje ten unik po tym, jak już... przeszła animacja ataku. Nie wykluczam tego, że jest snapping, to spowodowane tym, że mój pad PS5, który emuluje do Xboxa, może sprawiać jakieś problemy po prostu w tej grze. Nie, no to jest snapping, ale on jest w każdej części, ale...
Wydaje mi się, że jeżeli dasz atak, będziesz powiedzmy w połowie animacji, klikniesz rola, ale jeszcze będzie trwała ta animacja ataku, a ty stwierdzisz, że ty jednak nie chcesz wykonać tego rola, tylko będziesz wolał wykonać drugi atak, to ten atak, snapping ataku będzie nadpisany na poprzedni snapping rola. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy nie miałem z tym problemu. Ale wątpię. Na pewno w DS-ie jest snapping, nie? No i przede wszystkim są to rzeczy, wokół których da się grać, więc nie jest to koniec świata. Po prostu te rzeczy póki co mnie irytują. Znowu w każdym razie stosunkowo bezproblemowo poradziłem sobie z tym bossem i ruszyłem dalej. Okazało się, że miejsce, które odkryłem za tym bossem, to Firelink Shrine, więc czułem się jak w domu. Nie poeksplorowałem tutaj dużo, bo w momencie, w którym siadłem przy ognisku, miałem opcję teleportu, więc oczywiście, że się udałem do pierwszej lokacji, w której powinienem się znaleźć. Na samym początku tego miejsca nie miałem raczej problemów z zabijaniem przeciwników, tylko muszę się przyznać do czegoś bardzo głupiego. Ponieważ udałem się w pewnym kierunku, wyczyściłem wszystkich przeciwników, którzy tam się znajdowali, ginąc przy tym bodajże raz. Wszystko fajnie, pięknie, tylko że utknąłem. Przez 15 minut nie wiedziałem, gdzie iść. A jedyne drzwi, które przede mną stały, nie stały przede mną otworem. Wreszcie cofnąłem się do ogniska i spojrzałem, że można też iść w drugim kierunku. O kurwa, ty, wymutowałem go. Pnąłem się do ogniska i spojrzałem, że można też iść w drugim kierunku. Okazało się, że Ale poczekaj, gdzie on poszedł? On poszedł w drugą stronę do skrótu, tak? Faktycznie tamten nowy kierunek jest tym prawidłowym, ponieważ mogłem zajść dalej. Tak. I tutaj muszę stwierdzić, że poczułem się jak w domu, ponieważ ta lokacja dosyć przypomina tą jedną z pierwszych lokacji w Dark Soulsie 1. Mamy podobne wizualia, mamy wielkiego smoka, który zieje ogniem, mamy podobnych przeciwników, którzy jednak czymś tam się różnią, ale mimo wszystko są podobni. W każdym razie po jakimś czasie faktycznie dostałem się do następnego ogniska i tutaj już ten swój krótki dosyć dzień zakończyłem. I myślę, że podsumowanie będzie równie krótkie. Póki co jestem po prostu podekscytowany zmianami, które ujrzałem w Dark Souls 3. Podobają mi się, co mogę więcej powiedzieć. Dodatkowo jestem zadowolony z tego, że tak łatwo mi idzie bez pancerza. Ale zobaczymy, jak będzie przy pierwszym realnym bossie. Nie, no z DS-ami jest tak, że najtrudniejsze DS-y to są te, w które grasz pierwszy raz i tyle, no. Nowy dzień, nowe wyzwania. Myślę więc, chyba że możemy zacząć. Sam dzień nagrywkowy rozpocząłem dopiero po kilku dniach od zakończenia pierwszej sesji. I niestety to podejście wiązało się z tym, że padłem kilkukrotnie w dosyć głupi sposób. Ale dosyć szybko przyzwyczaiłem się ponownie do tego szybkiego tempa Dark Soulsów trójki. Za cel obrałem sobie... Chyba, że twój pierwszy Souls Elden. Widzowie, a które wy wolicie Soulsy? Jedynkę czy trójkę? Bo prawda jest taka, że są rzeczy, które robi trójka lepiej, są rzeczy, które robi jedynka lepiej. I to się wszystko sprowadza do tego, które elementy ty uważasz za ważniejsze w Dark Soulsie. Ja na przykład w DS-ie 3 nienawidzę lokacji. Lubię bossów, nienawidzę lokacji. Większość osób lubi trójkę, nie? Woli trójkę, a ja w chuj na przykład wolę jedynkę. Jak ja sobie myślę o robieniu... Jak ja sobie myślę o zaczynaniu DS-ów 3 od samego początku i tej maksymalnej liniowości... O kurwa, to skręca mnie. Nie wiem, nienawidzę tych lokacji. To jest tak jak w DS-ie 1 miałbym za każdym razem robić Taurus, Demona i Undeadberga, to też bym ich nie lubił, mam wrażenie. Pewnego grubasa, który trzymał się raczej niższych fragmentów miasta. Kilkukrotnie upadłem podchodząc do niego, ale niedługo po tym role się odwróciły. Będąc zadowolony, że pokonałem te... Czajcie, nie? Role się odwróciły, bo to Dark Souls, nie? Tego minibossa, okazało się, że to nie jest miniboss. Wiedziałem więc, że przy następnych podejściach po prostu tego grubaska będę musiał pomijać. Dodatkowo w międzyczasie zmieniłem wreszcie tą moją broń z tej pałki na halabardę. W momencie, w którym ruszyłem dalej po lewej stronie, znajdowali się kroczący rycerze, którzy byli dosyć solidnie uzbrojeni. Póki co zrezygnowałem z walki z nimi i ruszyłem w prawą stronę. Tam też trafiłem do wielkiej hali i znając Dark Soulsy, zagrałem to dosyć bezpiecznie. Przytulając ścianę, ruszyłem w kierunku wielkich drzwi. Ty, bez kitu, przecież te drzwi mogą wyglądać, jakbyś przychodził do innej lokacji, nie? A tu chuj, boss. Yeah!
jeżeli chodzi o samego bossa, to nie był on dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem. Zginąłem co prawda parokrotnie, ale to jest pisane... Wiecie, że bardzo często, jak były rozpiski najtrudniejszych bossów w DS-ach, to generalnie Word był bardzo wysoko, bo to był jeden z niewielu bossów, którego dużo osób faktycznie zobaczyło i na nim się odbiło od gry. Ja pamiętam, jak zaczynałem grać w DS 3 i sobie przeglądaliśmy potem rozpiski, to na przykład na drugim miejscu był Word, nie? Serio. Troszkę w rozgrywkę właśnie ekshibicjonisty. Przy czym boss ten kojarzy mi się dosyć pozytywnie. Głównie dlatego, że ścieżka dźwiękowa, która została użyta tutaj, została również użyta w wielu memach, które widziałem wcześniej przed graniem w Soulsy. Po wygranym pojedynku stwierdziłem, że mój dotychczasowy ekwipunek nie da sobie rady z następnymi zastępami wroga. Ale na całe szczęście pozyskałem... Ale... Ty, no ale w DS-ie... A w ogóle patrzcie, ma flaskę na manę, nie ma flaskę na Estusa przerzuconego na życie. Zwróćcie widzowie uwagę, że w DS-ie 3 generalnie w miarę późno ulepszasz broń. No jeżeli nie chcesz po pierwszej lokacji latać i lizać ścian, to tą broń to ulepszasz, masz wchodzić na Sage'a plus 3 i dopiero po Sage'u ją zaczynasz jakoś sensownie ulepszać. Tylko że po Sage'u to ulepszasz plus 7, tak, bryskitów 5-10 minut maksymalnie, ale na samym początku... No jest ogromny spike ulepszania broni w DS-ie 3, a na samym początku no możesz chyba na Worcie ulepszyć plus 3, nie? Jakbyś się jakoś tak giga postarał, ale to jest tak bez sensu, bo to jest w ogóle nie warte ulepszania na... Bo zbyt dużo trzeba pozwiedzać, zbyt dużo trzeba pozbierać, potem zabijasz Sage'a i boom, plus 7, nie? I potem masz plus 7 i czysto teoretycznie możesz pójść na tancerkę i zrobić plus 10 od bomby, nie? Pewną katanę przy Firelink Shrine. Brakowały mi jakieś 2-3 punkty umiejętności, żeby móc ją wykorzystać w walce, więc troszkę pofarmiłem na tych rycerzach, którzy znajdowali się obok ogniska. Niedaleko też spotkałem starszą kobietę, która umożliwiła mi dostęp do nowego obszaru. I tutaj już po paru próbach z kataną doszedłem do pewnego wniosku. Mianowicie, jeśli chcę skończyć dla was materiał w odpowiednim czasie, to raczej powinienem założyć jakieś ciuszki. A różnica w gameplayu po ich założeniu była monstrualna. Sama lokacja dzięki ekwipunkowi nie była jakoś bardzo trudna, ale była bardzo rozległa, przez to troszkę się gubiłem. Przy czym, mimo że spędziłem w tej lokacji sporą ilość czasu, to w ani jednym momencie nie poczułem się zmęczony. Możliwe, że spowodowane jest to tym, że wizualia w tej lokacji przypadły mi po... Widzowie, myślicie, że jest to spowodowane... Myślicie, że jest to spowodowane wizualiami? Czy raczej tym, że się po prostu wciągnął w Dark Soulsy? I zaczyna czerpać przyjemność z... DS-ów. Bo moim zdaniem to nie chodzi o wizualia. Moim zdaniem on po prostu wciągnął się w DS-y. Po prostu do gustu. Ale chyba przede wszystkim nie było tutaj po prostu jakiejś wielkiej mechaniki, do której musiałbym się dostosowywać i szukać solucji online. Dlatego też muszę przed sobą i przed wami przyznać, że nie mam na tym etapie rozgrywki jakichś wielkich przemyśleń na temat właśnie mojej rozgrywki, czy tego, co się dzieje w Dark Soulsach. Ponieważ to, czego doświadczyłem w ramach tej lokacji, jest po prostu grą w Dark Soulsy, niczym specjalnym. Chociaż w sumie spojrzałem teraz na... Jezu, jak on śmie tak powiedzieć, że to nie jest nic specjalnego, tylko po prostu granie w Dark Soulsy. Czuję się oburzony, chciałbym przeprosić wszystkie osoby, które mogłyby poczuć się urażone za takie słowa. Nie, chciałbym jasno i klarownie zaznaczyć, że nie identyfikuję się z poglądami przedstawianymi w tym materiale. Gameplay i jednak coś mam. W ramach tej lokacji salemowej mamy dostępnych jakieś 5 ognisk. Nie wiem, jak ta ilość ognisk wyglądała na lokacje w Dark Souls 2, ale w przypadku Dark Souls 1, 5 to by była monstrualnie wielka ilość. W dodatku, w samym tytule gameplay jest po prostu o wiele szybszy. Oczywiście porównujemy go do Dark Soulsów 1, a nie do jakichś Fortnite'ów. Ale to, że właśnie gameplay jest szybszy, to, że ogniska są o wiele częściej, powoduje, że gram o wiele mniej rozsądnie. Może to być oczywiście związane z tym, że mój skill w Dark Soulsach troszkę się polepszył, może to być związane z tym, że teraz nie kryje się... Nie. No generalnie w tych tutaj, gdzie on jest, to nie ma jakoś dużo tych ognisk. Dużo ognisk jest w Elden Ringu. Wcale mi się nie wydaje, żeby na samym początku DS-a 3 ogniska były częstsze od DS-ów 1. A tak mi się wydaje. Nie wiem, nie przestudiowałem tego, nie zmierzyłem tego metrem, ale może to jest związane z tym, że ja się czuję bezpiecznie w DS-ie 1 niż w DS-ie 3. Serio? Wydaje wam się, że są bliżej? Są, tylko biegam za przeciwnikami z mieczem, ale uważam też, że ilość czasu, którą potrzebujemy na to, żeby powrócić do miejsca, w którym zginęliśmy ewentualnie, jest po prostu o wiele krótsza, przez to też mniej boli.
No i tutaj pewnie zaboli mnie to pod względem tego, że będę mieć bardzo dużo śmierci na koncie, ale no cóż, jest to moje pierwsze przejście gry. Mogę. A właśnie w tym momencie już widzę możliwość tego, żeby to nie było moje jedyne przejście Dark Soulsów 3. W każdym razie, bo tak jak mówiłem, dosyć długiej lokacji docieramy wreszcie do wielkiej... I kurwa, i teraz się sprowadza to do tego, że muszę wytłumaczyć to, co mówię. Dark Soulsy 3 nie są liniowe, ale w porównaniu do DS-a 1 i Bloodborne'a są. Wiecie, o co mi chodzi? Naprawdę, ta gra ma świetny level design. Ale porównując do DS-ów 1, wydaje się liniowa. Porównując do innych nowoczesnych gier, jest całkowicie nieliniowa. ...tego drzewa. I niezmiernie się ucieszyłem, ponieważ w Dark Soulsach nigdy nie było bossa, który by był wielkim drzewem, więc fajnie, że ten wątek, czy też ten styl bossa został właśnie poruszony w trójce. No bo przecież wielkie drzewo nie pasowałoby do lokacji w Dark Souls 1, no bo nie umieściliby go na przykład, nie wiem, w lokacji magmowej. Jeśli zaś chodzi o moje pierwsze podejście do wielkiego drzewa w Dark Souls 3, to było ono dosyć głupie, ponieważ czekałem. Zabijałem wieśniaków i liczyłem na jakiś opening, nie wiedząc, że powinienem atakować jajeczka. A w momencie, w którym faktycznie Gaming ogarnąłem, boss, że jajeczka powinny być moim celem, to już miałem za mało estusów, żeby podjąć się jakiejś wielkiej walki. Dodatkowo, w momencie, w którym rozwaliłem pierwsze jajeczka drzewo, niestety, ta seksowna poza tego drzewa mnie tak rozkojarzyła, że przegrałem. Na szczęście już za trzecim podejściem wiedziałem, co robić, więc wygrałem. Nie no, drzewo chyba najgorszy boss w DS-ie 3. Czy jest gorszy boss w DS-ie 3 od drzewa? Gdzie się udać? Oczywiście, próbowałem rozmawiać z NPC-tami. Dzięki temu też otrzymałem kilka przydatnych przedmiotów, wymieniłem duszę wielkiego drzewa na miecz, ale w dalszym ciągu nie wiedziałem, gdzie iść. Volnir? Dlatego też zwróciłem się do mojego znajomego. Nie no, Volnir jest tym, czym powinien być Bed of Chaos. Imo. Drzewo najgorsze. Half-Light. Ty, bez kitu. Nienawidzę Half... To jest Half-Flight? Czy to jest Half-Fight? Nie, Half-Flight. No, tak. A to jest w DLC-ku, ale to jest najgorszy boss w DS-ie, czy zgadzam się w chuj. Totalnie pół światu, czyli Half-Light. Nienawidzę Half-Lighta. Tragiczny boss. Nie dość, że na początku on się zaczyna po prostu biciem gąbki, która nic nie robi, to potem masz jeszcze stary tego Samemona i to jest nic więcej niż walka PvP z irytującym strzelcem na plecach. Którzy się leczą. No, bez kitu. Najgorszy boss chyba w DS-ie 3. A potem drzewo. Ale no, jeżeli miałbym na przykład walczyć z drzewem czy Half-Fightem, Half-Lightem, to wolałbym walczyć z drzewem. Faktycznie, jest jeden gorszy. Nie no, biskupi to jest chyba najlepiej zrobiony gimmick fight z DS-ów imo. No, bo PvP trzeba grać. Pan z góry mi powiedział, że Dark Souls 3 przeszedł tylko i wyłącznie raz, więc nie będzie pamiętać, co zrobić. Zwróciłem się więc do drugiego znajomego, który mi odparł tym samym tekstem. Przeszedłem Dark Souls raz, niestety nie będę w stanie ci pomóc. Na pomoc przyszedł mi internet, wiedziałem, co już mam robić, poszedłem dalej. Swoją drogą wpisałem frazę, co zrobić po drzewie. I wyszło. I tutaj w sumie powinienem się przyznać, że to ja jestem gapą, ponieważ ja tą windę już widziałem wcześniej, ale no zapomniałem o niej. W każdym razie zjeżdżamy w dół i mamy strażnika tego miejsca. Tam też mogę po raz pierwszy w zasadzie przetestować w realnych warunkach moją nową broń. I w sumie tak sobie teraz myślę, że w ramach Dark Soulsów jedynki nie byłbym pewien, czy nie mam za mocnej broni, no bo jednak poszło łatwo. Ale w tym momencie mam w to wywalone. To nawet nie jest ulepszona broń. Myślę, że jest git. Tak jeszcze dodatkowo, gdzieś... Ja tym i Rittle Strange Swordem pamiętam Abyssów po raz pierwszy pokonałem. To jest giga silna broń na początku. Ona ma bardzo szybki moveset i ona Abyss Watcherów po prostu tak tnie. W tym momencie mniej więcej dostosowałem moje stusy tak, żeby dawały mi tylko HP, bo many nie za bardzo używam. Jeżeli chodzi o to... Ja teraz, jak wróciłem do DS-ów 3, to ja kiedyś miałem takie wrażenie, że bossy w DS-ach 3 mają więcej HP. Jak teraz do nich wróciłem, to ja dosłownie byłem w szoku, jak dużo obrażeń się zadaje w DS-ie 3 mobom, ale no nie oszukujmy się. Znaczy mobom i bossom. Ale w każdych DS-ach, jak wiesz już, jak poprowadzić postać, to zadajesz absurdalnie wysokie obrażenia, nie? Używa się go w no upgrade z ranie, bo ma przejebane aux damage. O, widzisz. Giga ciekawe. Lokację to przebiegłem przez nią bez problemu. Dopiero teraz też zauważyłem, że używałem swojej broni przez cały czas jedną ręką. No, nie przeszkodziło mi to w tym, żeby przejść tą lokację bez żadnej śmierci. A to będzie muset Claymora chyba, nie? I jesteśmy na bagnach.
Możliwe, że ukrywa się tutaj coś więcej, ale w momencie, w którym dostrzegłem dwóch grubasów chroniących wejścia gdzieś tam, to oczywiście, że tam poszedłem. Zwłaszcza, że napis, który znalazłem nieopodal, sugerował mi, żebym zawrócił, czego oczywiście nie zrobiłem. Tam znalazłem następne ognisko oraz oczywiście następną lokację. Jeśli ktokolwiek kurwa tęsknił za trutką na dole Blighttown, to kurwa mamy ponownie taką... Na pocieszenie mogę dodać, że każdy playthrough DS3 w tej lokacji wygląda tak samo. To pierwszy, drugi, trzeci czy trzydziesty raz w tej lokacji czujesz dokładnie te same uczucia. Mam samą lokację. No, tylko że trutka nie jest aż tak wkurzająca, więc na całe szczęście nie jest to irytująca lokacja. I tutaj chciałbym coś... Mnie dziwi to, że Blighttown stało się takim memem, może dlatego, że starszy miał problemy z optymalizacją. Na tej lokacji nienawidzę. Jest skip na tą lokację, Faron skip. Poruszyć. W około community Dark Soulsowym funkcjonuje pewien mem, czy też prawda objawiona, że wszystko, co widzimy w Dark Souls 1 jest przemyślane. I przede wszystkim zamierzone. W momencie, w którym oczywiście... Myślałem, że już pre-watcha dałem i zacznie gadać o memie z Blighttown. Jeśli spojrzymy na lokację z magmą, to zastanowimy się, czemu tam bossa nie ma. No i po prostu zbieramy tam losową duszę na ziemi. Oczywiście tak też miało być. Dodatkowo, jeśli spojrzeć na mimiki, których nie da się odróżnić kompletnie od realnych skrzynek, to też możemy się zastanowić. Ale już tak na poważnie, jak do tego się ma Blighttown? I nie zrozumcie mnie źle. Ja Blighttown raczej wspominam pozytywnie. Tylko, że właśnie Blighttown w porównaniu do tej lokacji, w której aktualnie jesteśmy, jest przeprawą przez piekło. Tutaj w trudce możemy sobie rozłożyć karty, zagrać partyjkę kurwa w wojnę i wyjść i jeszcze nie jesteśmy otruci. Poczekaj, czy on już jest na tym etapie sousowego zjeba? Jak ja oczywiście. Że mówi, że jest w ogóle za mały damage od tej kurwa trutki i że gra za mało go próbuje gnoić? I mówi, że jest za łatwo? Ty, ja myślałem, że będzie narzekał na tą lokację. Nie, on już mówi, że za mało to bije, że zbyt... Fajna lokacja. To bagno w DS3, ale trutka za mało bije, jest zbyt mało irytująca. Stary, co jest? W dodatku, w momencie, w którym faktycznie już jesteśmy otruci, no bo, nie wiem, partyjka w wojnę się przedłużyła, no bo przeleciał samolot i musieliśmy zobaczyć na przykład, jeden to nie zadaje to nam tak wielkich obrażeń, jak w przypadku właśnie DS-a jedynki. I może to są jakieś przejawy Dark Soulsowej zjebozy, ale w sumie mi się to nie podoba, że to zostało znerfione. No bo kurczę, mam jakieś takie... No to śmieszne. Takie masochistyczne chęci, żeby ta lokacja była przeprawą, żebym ja ją zapamiętał, żebym zdechł tu parę razy. Co prawda tak czy siak zginąłem parę razy, ale to dzięki przeciwnikom. Ale za mało, widzowie! A nie dzięki lokacji. Ale dobra, załóżmy, że stopień trudności tej lokacji stoi na odpowiednim poziomie. Do w dalszym ciągu widzę coś, co mi się nie podoba. Mianowicie, wiadomości od twórców, które sugerują nam, co powinniśmy zrobić. Ja znalazłem dwie wiadomości, które sugerują nam, czy też mówią nam, że powinniśmy zgasić 3 ogniska na tych bagnach. Wstawienie tutaj NPC-ta, malunku na ścianie, czy wstawienie gdziekolwiek indziej NPC-ta, który mówi nam to, że ej, chcesz iść dalej, to zgaś te ogniska, kurwa, bo mnie wkurzają. Wydaje mi się, że to byłby bardziej organiczny sposób, żeby przedstawić nam tego questa. Ale myślę, że możemy kontynuować. W ramach eksploracji bagiem napotkałem na wielką, długą drabinę. Po wejściu na nią trafiłem na pieska. Oczywiście dołączyłem... Ej, widzowie, wiecie, której grze od From Software jest najdłuższa drabina? Zgadnijcie, która gra od From Software ma najdłuższą drabinę? Platform. I co najlepsze, ta najdłuższa drabina ma potem chyba drugą najdłuższą drabinę, bo tam jest ten segment, to jest segment, jak się wychodzi z bagna do góry chyba, tak mi się, z lasu. Tam jest ta taka giga długa drabina. Chłopie, tam jest, kurwa, jest ten śmieszny taki meming, jak ktoś tego Pyramid Head'a ma założonego. I tam jest faktycznie animacja, że jak zjeżdżasz na dół tą drabiną, to twój hełm obija się o każdy poszczególny szczebelek, no nie? Wróciłem do jego ekipy, w końcu lubię pieski. Faktycznie, Blickfade ma jeszcze dłuższe drabiny, to prawda. Nie wiem, co to mi da, nie wiem, czy cokolwiek to zmieni, nie wiem, czy się kiedykolwiek tego dowiem.
Więc ruszamy dalej. Obok tego pieska znajdowała się winda, wkroczyliśmy oczywiście na nią i trafiliśmy na wielki mur, na którym spotkaliśmy naszego starego znajomego, ale nie starego znajomego tej naszej postaci, tylko naszej postaci z DLC-a 1. I dla mnie ten boss jest najlepszym pokazem tego, jak wielką ewolucją jest Dark Souls 3 wobec 1. Boss musiał zostać przyspieszony, a tak czy siak hitnął mnie tylko i wyłącznie dwukrotnie i to słabą animacją ogona. Oczywiście więc pokonałem go za pierwszym razem i wróciłem się na bagna. Tam już raczej bez większych problemów rozpaliłem pozostałe ogniska i mogłem udać się do następnej lokacji. Tam też rozwaliłem parę harpii i dostrzegłem czarnych rycerzy, z którymi miałem problem zmierzających gdzieś tam. Ja nauczony pierwszą lokacją oczywiście poszedłem w przeciwnym kierunku. Tam też spotkałem kilku przeciwników, ale przede wszystkim ognisko, które mogłem rozpalić. I naszego starego przyjaciela, czyli kryształową salamandrę. Co prawda raz na niej... Ciekawe, czy powie coś o progresie, bo wcześniej mówił, że nie widzi progresu. Padłem, ale tym razem poszło o wiele łatwiej. Po czym rozwaliłem wszystkich przeciwników, których spotkałem w tej mini lokacji i ruszyłem tam, gdzie ruszali czarni rycerze. Czermiały czarodzieja? Nie, on poszedł w drugą stronę. Ta lokacja się rozchodzi. Jak wchodzisz do tego pierwszego lasu, to możesz pójść albo tak jakby na północ do Sage'a i potem do biskupów i do kościoła, albo możesz pójść na, to będzie wtedy wschód, przyjmując ten układ, i pójdziesz sobie na Abyss Watchersów. Czasem, no bo stwierdziłem, że to będzie bezpieczniejsze. Po krótkiej chwili zobaczyłem wielkie drzwi, które oczywiście, że otworzyłem. Tam też powitał mnie boss. Ty, a jak on nie zrobił Sage'a, to będzie miał problem z lalką, nie? Nie będzie wiedział, jak przejść, będzie miał niewidzialną ścianę. A ja nie wiem, kurwa, czy te DS-y 3 są waszym zdaniem tak o wiele ładniejsze od DS-ów 1? Ja nie widzę tutaj takiego niesamowitego i to, co mnie strasznie wkurza, ale to From Software miało wtedy ogromny z tym problem anti-aliasing. To się tak, patrzcie, się tak ostre krawędzie, one dosłownie animują się. Widzicie, jak się cokolwiek rusza? Mnie to tak irytuje. I to jest chyba mój do tej pory ulubiony boss w ogóle w Dark Soulsach. Ma bardzo fajny moveset, wygląda spoko i w dodatku walka 2-1 jest zrobiona w miarę dobrze. I tak jak jest to mój ulubiony... Ej, on nie zrobił DLC-ka, nie? Kurwa, on DS jeden ogrom bez DLC-ka. Ulubiony boss, to równocześnie przegrałem na nim największą ilość razy. Pewnie na ekranie gdzieś się teraz ta liczba upadków wyświetli. Ja... O kurwa! 42? Dość dużo. Ja jeszcze ich nie liczyłem, ale spodziewam się coś koło 30. I teraz chciałbym się usprawiedliwić, czemu tak dużo. Bo to jest, uważam, że w chuj dużo. I w chuj dużo niepotrzebnych śmierci po prostu tam padło. Po pierwsze, jestem pierdolonym debilem, ponieważ gdzieś tak po 10 próbie ogarnąłem, że o nie, zdjąłem tarczę i teraz używam broni jedną ręką. Co muszę zrobić? Oczywiście, że zacząć ją używać oburącz. Tylko że w momencie, w którym używamy mojej broni oburącz, to ona nie staggeruje przeciwnika, więc staje się on po prostu niesamowicie trudny. Nie, no to nie jest. Ona ma na pewno w one hand mniej poise damage'a. Tylko jest to związane z tym, że Abyss Watcherzy mają na tyle mało poise damage'a, że one handem może ich po prostu szybciej triggeruje jak w PvP? Nie wiem, nie mam pojęcia. Że two handem by ich nie staggerował, a one handem by ich staggerował? Nawet nie wiem, co powiedzieć. Serio. Drugą rzeczą jest to, że w ramach tej sesyjki byłem już troszkę zmęczony i chciałem sobie zrobić przerwę, więc zrobiłem to w trakcie tego bossa. Odszedłem po prostu od kompa na 2 godziny. Całe moje skupienie, jakie miałem, całe moje chęci, jakie miałem, po prostu poszły w pizdu, więc musiałem się skupić na nowo i tak dalej, i to troszkę pewnie walk zajęło. Dodatkowo mentalnie sam sobie zrobiłem sikusa, ponieważ napisałem znajomemu: ej, jestem już przy tych bossach, wydają się spoko. Na co ten chuj mi odpowiedział: tak? A już pokonałeś? Ja takie: nie, no tam, ale easy pójdzie.
I ja po prostu odebrałem te dwie wiadomości od niego jako sugestie, że to jest cięższy boss, że to jest ciężki boss. Ale to są wszystkie rzeczy, które są po mojej stronie. W sensie ja mogłem trafić na lepszy dzień, ja mogłem być w lepszym humorze i tak dalej, mogłem szybciej pokonać tego bossa. Ale coś jest... Patrzcie, pierwiastek Dark Soulsiarza już ma. On już nie zwala winy na grę, tylko mówi, że to jest jego wina, że on coś mógł zrobić lepiej. Jest po jego stronie, coś mi tam nie pasuje, a jest to RNG, którym oczywiście troszkę da się manipulować, ale dla mnie troszkę RNG w grze typu Dark Souls to jest za dużo RNG. Chodzi mi tutaj... Nie, dobra, czyli jest zupełnie inaczej. Czekaj, zagalopowałem się. W notatkach mam spryło, czy coś źle zapisane. Kurwa, ty, no myślałem, że będzie zupełnie inaczej, a poszedł nie tą drogą. Mianowicie o tego ziomeczka z czerwonymi oczami, który ma napierdalać tego bossa z nami. Albo chociaż przytankować przydupasa, który respi się co jakiś czas. No i w wielu przypadkach, na przykład ten ziomeczek rzucał się po prostu na mnie. W innych przypadkach potrafił przebiec tuż obok mnie i rzucić się na bossa. No i dodatkowo, w jednym przypadku potrafi zadać, nie wiem, 1/4 HP bossowi, a w innym przypadku po prostu zgarnia w pierdol. Gdyby nie to, to byłby przegenialny boss. W tym momencie też jest bardzo dobry, więc też git. A, i coś jeszcze jednego chciałbym zaznaczyć. To jest jedyny boss, który sprawił, że poszedłem sobie troszkę farmić. I nie chodzi mi tutaj o poziomy, ale poszedłem sobie ulepszyć broń i znaleźć jakieś ringi. W sensie przeszukać lokacje. Dzięki temu też ulepszyłem sobie flaski. Po pokonaniu tego bossa mogliśmy się udać do następnego... Faktycznie, patrzę, ma flaski w ogóle nie ulepszone. Były to katakumby. I tam też, tak szczerze mówiąc, szło mi bezproblemowo. Po jakimś czasie doszedłem do ogniska i tutaj też zakończyłem swój dzień. I tutaj podsumowanie oczywiście, tak jak na koniec każdego dnia. Bawiłem się w ramach tego dnia bardzo okej. Uważam, że przywykłem do tego, co Dark Souls jest w stanie nam zaoferować tak podstawowo. Trudni przeciwnicy, trudne lokacje i tak dalej, bossy, których trzeba się nauczyć. Póki co... O nie, chyba... Maklor Antiringa, więc... Ta gra mnie po prostu niczym nie zaskoczyła. Ale są pewne oznaki, które mogłyby sugerować, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ zaczynam doceniać inne rzeczy. Niekoniecznie przeciwników, niekoniecznie lokacje, czy też bossów. Zaczynam na przykład doceniać to, że mamy różnorakie bronie, których jesteśmy w stanie używać i mimo wszystko troszkę się tam różnią. Stopień skomplikowania tych broni oczywiście w ogóle nie jest porównywalny do tego, co widzimy w Monster Hunterze, ale mimo wszystko różnice są. Może nie polega to na tym, że powinniśmy wykonać jakiegoś konkretnego kombosa, żeby zrobić wrażenie na bossie, ale mimo wszystko w odpowiednich warunkach będziemy korzystać z konkretnych ciosów. Na przykład zauważyłem, że katana ma swoją wersję parowania. Więc co mogę powiedzieć? Cieszę się na następne dni. Idziemy dalej. Dzień trzeci, 12,5 godziny grania. Mimo, że poprzednio skończyliśmy na katakumbach. No i on mówi, że on się okej bawi w Dark Soulsach, jak on wali sesję po 10 godzin to już. To nie będziemy od nich zaczynać. Rozmawiając o Dark Soulsie w pracy, okazało się, że pominąłem jedną lokację, czy może nawet dwie. Dostałem sugestię, że troszkę bardziej powinienem pozwiedzać bagna. No i tam też faktycznie odkryłem budynek, którego chronił boss. Kryształowy pajac się nazywał. I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tą walkę, to była bardzo prosta. W dodatku udało mi się za pierwszym razem już go pokonać. Może to być związane z tym, że jestem troszkę przelevelowany? Mimo wszystko właśnie wróciłem się, żeby dotrzeć do tego kryształowego pajaca, więc możliwe, że powinienem tu trafić o wiele wcześniej. W każdym razie dzięki pokonaniu go odblokowaliśmy ognisko i mogliśmy ruszyć dalej. I tutaj szczerze mówiąc nie miałem ponownych problemów. Przede wszystkim coraz bardziej się przekonuję do faktu, że w Dark Souls 3 problemem z samą grą nie jest to, w jakich lokacjach się znajdujemy, tylko jakich... Nie, a to jest tak, że to nie jest jeden dzień, tylko całość sesji? Nie, to jest cały dzień, grał 12 godzin. W sensie ta sesja jego trwała 12 godzin. Pierwsza trwała godzinę, druga tam trwała 8, a teraz w trzecim 12 wysiedział, nie? Naraz. Czy ja to źle rozumiem? Co wy gadacie? W sensie jeden dzień grania, no? To ja nie wiem, o co chodzi. To jest suma. A co suma? Waszym zdaniem to jest to i... Aha! Że na tym etapie ma już 12 godzin grania? Aha, ty może. Może tak być. DS1 na samym końcu... Ty, bez kitu. Może tak być. Tak, dobra, rozumiem. Ja już szczerze, widzowie. Pierwszego dnia grał godzinę, drugiego grał 7, dlatego dnia drugiego miał podane, że 8. Ja myślałem, że to jest liczba, że to jest długość sesji danego dnia podana. A to jest ilość godzin spędzonych na postaci. Tylko jakich przeciwników umieścili twórcy w tej lokacji?
I w większości przypadków ci przeciwnicy nie zmieniają nam totalnie playstylu, tylko po prostu są przeciwnikami z odpowiednimi statystykami, które sprawiają, że mogą nas zajebać po prostu w 2 sekundy. I myślę, że właśnie dlatego, póki co przynajmniej, Dark Souls 3 nie jest dla mnie jakąś taką wielką, okropną przeprawą. Bo ja tutaj nie muszę się nauczyć całkowicie nowego podejścia do rozgrywki, tak jak na przykład, nie wiem, w Blight. Ja nie muszę podnosić jakiegoś ringa, który pozwoli mi przejść w ogóle przez tą lokację po lawie. O, to się chyba źle zestarzeje. Tylko muszę pokonać mobki, które znajdują się w konkretnych lokacjach. A te rzeczy są podobne do rzeczy, które robiłem, nie wiem, w Devil May Cry'u czy w Monster Hunterze. I nawet jeśli faktycznie stałbym przy tezie, że Dark Souls 3 jest obiektywnie trudniejszy, bo jest szybszy, więc wymaga wyższych umiejętności od poszczególnego człowieka, więc wymaga na przykład niższego czasu reakcji, co dla niektórych może być po prostu barierą nie do przejścia. A w przypadku jedynki ta trudność polega często na niewiedzy. Oczywiście podam przykłady, bo już mniejsza, że potrzebujemy konkretne itemy czasem, żeby bardzo ułatwić sobie daną lokację. Ale wystarczy zobaczyć, jak rozmieszczone są ogniska w poszczególnych częściach. Mianowicie, w jedynce te ogniska są często postawione w taki nieoczywisty sposób. Czy to będzie za iluzją, czy to będzie w takim miejscu, w które byśmy normalnie nie spojrzeli. Zaś w trójce te ogniska są nie dość, że częściej ustawione, to jeszcze w taki oczywisty sposób, że na pewno je znajdziemy. I na ten moment nie mam pojęcia, które podejście mi się podoba bardziej. Oczywiście trójki jeszcze nie przeszedłem, ale... Ty, a co wy widzowie wolicie? Tak lekko schowane na uboczu ognisko, czy takie stojące na samym środku pola, żeby je każdy zobaczył? Kurwa, ja nie wiem. Nie zależy. Moim zdaniem główne ognisko w lokacji powinno być dostępne, ale każde dodatkowe w danej lokacji powinno być już lekko na uboczu. Nie? Naprawdę. Tak to widzę. Jedynka była dla mnie o wiele większym wyzwaniem. Co byście powiedzieli o czymś takim? Główne ognisko na lokacji widoczne, jeżeli jest dodatkowe albo skrót, to już wtedy bardziej skitrane. Jak w Demon's Souls, jeden na level, no to też. W pierwszej połowie zwłaszcza. Trójka za to jest bliższa tej mojej wizji, którą miałem przed jeszcze zagraniem w Dark Souls 1. Mianowicie, lokację musimy przejść, musimy ją poznać, musimy troszkę wrogów pokonać, żeby dotrzeć do bossa, który jest po prostu daniem głównym i to jest najważniejsza część w ogóle danej lokacji. Oczywiście zapraszam do dyskusji, jak mi się wyklaruje, to wam powiem. Ej, chat, dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wam się podoba oglądanie Gniazda Nostalgii, jak pierwszy raz gra w DS-y, bo... Mi to mija? To już jest w ogóle końcówka materiału, nie? Ja mam wrażenie, że minęło 5 minut. Świetnie mi się to ogląda. Dalej. Po pewnym czasie doszliśmy do katedry. Tam było ognisko, ale jeszcze go nie rozpaliłem i zagadałem z NPC-tem. Oczywiście na każde pytanie NPC-ta odpowiadam tak, no bo zwykle to sugeruje, że może on się dostać do Firelink Shrine. Tutaj skurwysyn nas oszukał i dzięki temu weszliśmy do magicznego świata namalowanego. Tylko że pajac myślał, że jesteśmy w Dark Souls 1 i możemy zablokować teleporty. A w Dark Souls 3 nie możemy najwyraźniej, więc po prostu wyszedłem z tej lokacji i ponownie dostałem się do katedry. Raczej... Wyobrażacie sobie, jakby robił teraz tą lokację na tym poziomie? Jakby stwierdził, że o, jeżeli mnie przeteleportował, to powinienem to faktycznie teraz zrobić. To by było giga dobre. Bo finalnie Gael nie tepa do DLC-ka z Gaelem, a tepa do DLC-ka z Freedą? Ty bez kitu, tak? No bo do Gaela się na samym końcu gry potem przychodzi ogniskiem. Tak, no. A ciekawy zwrot akcji. Bez problemu. Idziemy dalej. No i jeśli chodzi o tą lokację, to będziemy zaczynać od ogniska, które znajduje się właśnie w środku tej katedry. Tylko sam zamysł progresu w tej lokacji jest troszkę inny i szczerze mówiąc mi się bardzo podoba. I już wam mówię, o co mi chodzi. W ramach progresu... Ogólnie katedra to jest chyba jedna z moich ulubionych lokacji w DS3, naprawdę. Strasznie lubię jej design. W tej lokacji odblokowujemy skrót. Pamiętam w ogóle, jak wyszły DS3, to oglądałem sobie, ja wtedy nie byłem jeszcze Dark Soulsowym świrem. Oglądałem sobie Man vs. Game, jak grał w DS3 i właśnie w katedrze był. Które umożliwiają nam rozpoczęcie od po prostu konkretnego punktu progresu. I widząc to, to bardzo mocno przypomina po prostu to, co było w jedynce. Mianowicie, tam Firelink Shrine miało jakieś 10 dróg w różne lokacje, bo to wszystko było połączone w jedno. Tutaj mimo wszystko jest to na mniejszą skalę, ale jest również imponujące. I w tym miejscu chciałbym poruszyć mimiki, ponieważ ja za bardzo nie wiem, jak je rozróżnić. Usłyszałem plotkę, że w momencie, w którym spojrzymy na skrzynkę przez binokulary i jest to... Mimik,
to ona się do nas lekko uśmiechnie. Ale nie mam binokularów, nie wiem gdzie ten przedmiot zdobyć. W każdym razie, jeśli chodzi o lokację... Jak jest lipowe drzewo, to jest mimik, a jak jest sosny, sorry, jak jest dąb, to znaczy, że jest zwykły. Trzeba się na drewnie znać. Nie, bo machoń jest ciemny. Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że chyba drewno jest najlepszym sposobem rozpoznania mimika, a drugim najlepszym sposobem rozpoznania mimika jest widzowie kłódka. I to wygląda tak, wam pokażę, ale tuż, że jak masz skrzynkę, to on ma tutaj kłódkę. Jeżeli to jest mimik, to on ma tutaj takie serduszko schowane i tu ma wystający punkt. I to ma w dwóch miejscach. Poczekaj, tak, o. Mhm. A jeżeli to nie jest mimik, to ma to serduszka na zewnątrz, w zamku. I to jest najtrafniejszy sposób rozpoznawania mimika, widzowie. Jeżeli się faktycznie nie znacie na drewnie. Nic innego chyba nie ma, faktycznie. Ale może ktoś w komentarzach napisze, bo nie mam pojęcia. To, no tak jak mówiłem, nie ma tutaj nic specjalnego. Są giganty, idziemy do przodu. Trafiamy na bossa. Boss nie ma nawet intro, więc spodziewałem się raczej łatwej... Dobrze, Sempera odpalił. Zajebisty Ember, pa. Trafiamy na bossa. Boss nie ma nawet intro, więc spodziewałem się raczej łatwej przeprawy i rzuciłem się po prostu do przodu na mnichów. Szybko spostrzegłem, że jedyne obrażenia, które zadałem, to nie za każdego mnicha, tylko za tego, który akurat świecił się na czerwono. I najwyraźniej właśnie to jest... Ej, Des trzyma chyba najwięcej gimmick fightów. Jakie są gimmick fighty w Desie 3? Masz tak, masz drzewo, masz Volnira, masz mnichów. Co jest jeszcze gimmick fightem w Desie 3? Ma trzy gimmick fighty, takie na 100%. Masz Jorma, masz Wivernę, jest 5 gimmick fightów. Kurwa, w Desie 3. Jest bardzo dużo. Jedyną trudnością. Ten Jorm to tak raczej najmniej jest teoretycznie gimmick fightem, bo jego się całkiem normalnie bije bez miecza. Co znaczy gimmick fight? To jest walka, która jest stworzona według jakiejś pewnej sztuczki, którą musisz wykonać, a nie ma konkretnego stylu zabicia bossa, czyli taka sztuczkowa walka. Jak masz na przykład właśnie Wivernę, gdzie nie bijesz się z Wiverną, tylko musisz sprogresować po arenie i zeskoczyć na głowę, prawda? Albo masz Abyss Watchersów. Nie Abyss Watchersów, tylko Deacons of the Deep, no nie? Więc... To nie jest lokacja, gdzie pojawia się boss i bijesz bossa, tylko przeskakuje ci promień z jednego na drugiego i ty musisz to wiedzieć i po prostu bijesz tego, który ma obecnie promień, nie? I Werny możesz normalnie naklepać. No możesz, no ale jest sens bić Werny normalnie? Chyba nie. Ja bym powiedział, że chyba z testów 3 to z tych gimmick fightów najmniejszym gimmick fightem jest Jorm. Bo Volnira teoretycznie też chyba można bić nie po kajdanach, nie? Tym bossem, ponieważ no niczym mnie więcej nie zaskoczył. Pokonaliśmy go i mogliśmy wrócić do katakumb. Tam też dosyć się zdziwiłem, ponieważ za dużo lokacji to mi nie zostało. A w międzyczasie ogarnąłem jak ulepszać flaski. I mowa tutaj o ilości przywracanego HP. Możliwe, że też dzięki temu właśnie przeszedłem przez całą tą lokację bez wywrotki, aż wreszcie dotarłem do bossa. I można by było o tym bossie długo opowiadać, ale jedno mu trzeba przyznać. Wejście ma imponujące. No, fajne ma. A jeżeli... Ale on chyba na jakichś niskich teksturach gra w te DS-y. Chodzi o samą walkę, no to takim idealnym pokazem tego, jak wymagający jest ten boss, jest to, że nie padłem ani razu mierząc się z nim. Chociaż faktycznie, w momencie, w którym zadałem pierwsze obrażenia temu bossowi, to zdziwiłem się, jak wiele HP ma. W każdym razie mogliśmy ruszać dalej, dzięki czemu trafiliśmy do najlepiej wyglądającej lokacji póki co, do najgorzej zrobionego minibossa, którego widziałem w Dark Soulsach, i do pewnej starej lokacji, ale nie uprzedzajmy faktów. Na początku zajmijmy się minibossem. Ten aligator na moście, kurwa mać, on jest bardzo nieintuicyjny. Animacja samego stwora sugeruje nam, że powinniśmy uważać przede wszystkim na olbrzymią gębę, którą się posługuje stwór. No tylko, że z jakiegoś powodu powinniśmy uważać też na całe jego ciało, bo najwyraźniej to też zadaje obrażenia. To Eldena chyba znienawidzi. Mi się wydaje, że w Eldenie jest chyba najmniej intuicyjnych ataków. W pokroju masz atak, który uderza w ziemię i myślisz, dobra, mam opener na bossie, chuj, wybucha arena, nie?
Jak na przykład na Malekicie. Elden ma bardzo dużo takich rzeczy, że po prostu musisz wiedzieć, jak coś działa, bo to nie jest taka intuicyjna walka z bossem. Ja strasznie to hejtuję w Eldenie, mnie to giga wkurwia. Ale chyba w Eldenie, no i do tego opóźnione ataki. Boss atakuje, atakuje, dobra, wykonuje roll, bo boss już ma rękę godzinę w powietrzu. Wykonujesz roll, wykonujesz drugi roll, wykonujesz trzeci roll, boss ma nadal rękę w powietrzu. Wykonujesz czwarty roll. I chuj. Skończyłeś roll, boss właśnie się zamachnął i dostajesz damage. To mnie tak irytuje w Eldenie, ale ja wiem chyba, dlaczego to zostało zrobione. Bo From Software jest świadomy tego, jak wysoko poszedł skill w ich grach i zrobili coś, co zmusiło graczy do grania w inny sposób. Jeżeli Eldena by zrobili... nie zrobiliby przedłużonych ataków w Eldenie, to bardzo dużo bossów w Eldenie ludzie by robili na podstawie takiego swojego skilla wytworzonego już po prostu w DS-ach. Wiecie, o co mi chodzi? Przez co oni w taki, powiedzmy może trochę tani sposób, każą się graczom uczyć grać od nowa. Tak? Dziwnie to zabrzmiało w mojej głowie? Nie, no normalnie to zabrzmiało. I to w dodatku właśnie w ten sposób, jakbyśmy byli czapnięci przez jego szczęki. No ale po kilku próbach udało się go pokonać. Sama lokacja, nawet jeśli jest zjawiskowa, to nie jest niczym specjalnym, jeśli chodzi o przeciwników, których tutaj napotykamy, czy jeśli chodzi o mechaniki, które prezentuje. W zasadzie najbardziej wkurzające są tutaj ubiory, które tylko i wyłącznie pokazują mordę z odległości, ale jak podejdziemy, to już pokazują się całe. Poza tym w miarę prosta lokacja z fajnymi przeciwnikami, generalnie bardzo miło mi się spędziło tutaj czas. Możemy więc przejść do bossa. W momencie, w którym zobaczyłem jego moveset, spodziewałem się, że spędzę tutaj bardzo dużo czasu. No ale jako, że jest to człowiek i nie macha jakimś wielkim, przeogromnym mieczem, to warto było sprawdzić, czy jestem w stanie go parować. Założyłem więc małą tarczę, niedużą, żeby się nikt nie przyczepił, i chciałem parować. Okazało się, że ta strategia działa. I już przy drugim podejściu z tarczą udało mi się go pokonać. Początek następnej lokacji wygląda bliźniaczo podobnie do tego, co widzieliśmy w Anor Londo, gdzie też musieliśmy przesuwać wielkie wieże, żeby móc dostać się dalej. Dodatkowo przeciwnicy, których spotykamy, też są w zasadzie wyciągnięci z Anor Londo. I okazało się, że to jest po prostu Anor Londo. Odblokowałem ognisko i w dosyć szybki sposób... Ale lokacja, kurwa. Wygląda jak Anor Londo, są przeciwnicy z Anor Londo. Wchodzisz do lokacji. Ty kurwa, to Anor Londo. Śmieszne. W sposób dostałem się do tego samego miejsca, gdzie był Grubol i Hudol. W tym samym miejscu, w tej części, też odbywa się walka z bossem, ale nie jest już tak wymagająca. Chociaż parę razy faktycznie udało mi się zginąć walka się z bossem, ale nie jest już 9. tak wymagająca. Chociaż parę razy faktycznie udało mi się zginąć, ale bossa raczej bym nie uznał za wymagającego. I tutaj chciałbym zakończyć pierwszą część z dwóch, które się pojawią w ramach Dark Souls 3. Oczywiście w ramach drugiej części przejdziemy również DLC-ki. No i jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka, to szczerze mówiąc chyba bawię się lepiej niż w przypadku jedynki. Bo nie będę tutaj ukrywać, w przypadku jedynki trochę myślałem o tym graniu jako o obowiązku. A tutaj faktycznie czasami czerpałem dosyć sporą przyjemność z pewnych elementów rozgrywki. Mamy go. Bo czy to będzie optymalizacja ekwipunku, czy to będzie walka z bossami, czy nawet sama droga czasem. To są rzeczy, które w miarę mi się podobają. No i oczywiście nie jest to jakieś wielkie, super przeżycie dla mnie, ale bawię się okej. Nie narzekam. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Póki co to było gniazdo nostalgii. Do zobaczenia za tydzień. Essa. Essunia, widzowie. Essunia. Nie? Nawet patrzcie, jakie są miłe komentarze. Doczekaliśmy się, zajebista robota, świetnie się to ogląda. Mi się wydaje, że on powinien przede wszystkim... Dokładnie, nawet ktoś napisał. Powinien zrobić DLC-ka do DS-ów 1. I wiecie, co nawet by fajne było? Jakby spróbował teraz zrobić DS-a 1 jeszcze raz na nowej postaci i by pokazał swoją drogę, wiedząc już, czym są te DS-y, jak bardzo ulepszył się jako gracz po przejściu tych DS-ów 3 i DS-ów 1, w jak o wiele bardziej optymalny sposób zrobi DS-y 1 i potem zobaczyć tego DLC-ka. Bo giga jestem ciekawy, jakby to skwitował, no nie? No, ale zajebisty materiał, ludologicznie, widzowie.